Jesteś beautiful, piękna jesteś, cudowna. Nawet tego oka buddyjskiego nie widać. Wiecie, kochani, że pierwszy raz w życiu nagrywamy intro na stojąco? Przywitać się proszę. Szczęść Boże. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie na kanale Zuzia Arbuzia. I dzisiaj damy drugą szansę produktowi, który widzieliście jakieś pewnie około roku temu. Jest to L'Oreal Colorista. I dzisiaj postanowiliśmy dać drugą szansę, tyle że nie temu to nie wyciszył telefonu. Jak ją... Ja nie wiem, jak wy tak możecie, ludzie? Jak wy się w ogóle zachowujecie? Pani od makijażu, proszę wyjść za drzwi, tak? I pan od kanapy. Żeby nas, właśnie nikt nas nie karmił. Jeżeli chcecie nas dokarmić, to możecie nam wysłać jedzenie. A będziemy testować je. O, a może zrobimy test jedzenia dziwnego. Dobra. Spróbujemy, nie możemy powiedzieć, że spróbujemy wszystko, co nam wyślą, bo oni nam wyślą gówno. No i słuchajcie, kolorista dzieli się na linię tą taką półtrwałą, semipermanentną farb, tonerów, które się zmywają i właśnie nimi Daria miała robione włosy ten rok temu i niestety nie zachwyci na... Czy ty się nudzisz? Nie. Dobrze, to się streszczę. Ale dzisiaj mamy farbę permanentną, podpisaną jako paint. I jest to kolor taki... I tak to się nie sfokusuje. No to jest to kolor taki o wiele jaśniejszy niż mój, jak widzicie. Jest po prostu pastelowy, taki jasny, różowy. Co z rogiem postawiałaś? No i słuchajcie co, mamy tutaj open box robimy. Ja mam jeden, dwa i tu jest... A trzy to jest odżywka. Tak? Tak. No dobra, no to mamy takie zmyślne buteleczki, trzeba to będzie wymieszać. Got you pump it up, you got you no pump it up. You got you pump it up, you got you... Uuu, a to taki żel jest, patrz. Nie wygląda jak farba. A w ogóle to zobaczcie, jakie Daria ma piękne włoski, a wy mówiliście niebieskie plamy, specjaliści i tak dalej. Nie, kochani, patrzcie, to są włosy po tamtej koloryzacji, po wypłukaniu tej gencjany. No dobra, może bez faku, bo zaraz nikt nie będzie nas oglądał. Czasami mi zaufajcie, że jak coś mówię, to tak jest, bo ja nie umiem kłamać, prawda? Zmywamy i zobaczymy jak idzie, tak dalej widzimy, że farba już się utlenia.
I chyba wyjdzie całkiem ładnie. Także zobaczymy, wracamy do was za chwilę. Tak jak widzicie, kochani, tak prezentują się Darii włosy po farbowaniu kolorystą. Mamy tutaj taki pudrowo-różowy kolor, trochę taki metaliczny, jak widzicie. Natomiast włosy są ultra jasne, one są bardzo jaśniutkie. I niestety to pewnie będzie tak, że po jakichś dwóch, trzech myciach już zupełnie tego koloru nie będzie i po prostu zostaną białe włosy, bo kolor jest naprawdę, naprawdę delikatny. Jak się czujesz w tym kolorze włosów? Ładny jest, jest taki delikatny, nie jest taki oczojebny jak poprzednie róże. Nawet w porządku. Tak, nawet w porządku. 7 na 10. A ogólnie farbowanie kolorystą, no to uważamy, że taki kolor można zrobić lepiej płukanką, czy jakimś tonerem, czymkolwiek. I nie trzeba tego robić farbą, która ma utleniacz i no, też niszczy i wpływa na włosy. Więc taki efekt można zrobić bez tego. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i komentarz, piszcie, jak wam się podoba. No, zapraszam was na nasze media. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mój Instagram tam będzie. Jak zawsze. Jak zawsze. Kto jeszcze tego nie zrobił, to wiecie co robić. Wszystkie lawki. Pa, pa. I uściski. Ty, 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 ty. Już. Wyłącz to. No to wiem, że mam to na ryju, no. Zrobiłam takie przybliżenie, że nie widać Buddy.